Przechodzimy teraz do lekcji trzeciej w serii zwanej Konflikt, Spór. Temat lekcji to krzyż i życie. Będziemy teraz czytać z 5 Mojżeszowej 30, 11 do 20. To przekazanie bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani za dalekie. Nie jest ono na niebie, aby trzeba było mówić, któż nam wstąpi do nieba i do nas je sprowadzi i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali. Nie jest też ono za morzem, aby trzeba było mówić, któż nam się przeprawi za morze i do nas je sprowadzi i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali. Lecz bardzo blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i w twoim sercu, abyś je czynił. Patrz, kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło, gdyż ja nakazuję ci dzisiaj, abyś miłował Pana, Boga twego, chodził jego drogami i przestrzegał jego przykazań, ustaw i praw, abyś żył i rozmnażał się, a Pan Bóg twój będzie ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. Jeżeli zaś odwróci się twoje serce i nie będziesz słuchał, jeżeli dasz się odwieść i będziesz oddawał pokłon innym bogom oraz im służył, to oznajmiam wam dzisiaj, że zginiecie i niedługie będą wasze dni na ziemi, do której przeprawiasz się przez Jordan, aby dojść do niej i objąć ją w posiadanie. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo, miłując Pana Boga twego, słuchając jego głosu i lgnąc do niego, gdyż w tym jest twoje życie i przedłużenie twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł dać twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. I z Hebrajczyków 11, 14 do 15. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, mieliby sposobność, aby do niej powrócić. A teraz przejdziemy do Objawienia 1:18. Byłem umarły, lecz oto żyję, na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Przeczytamy też Filipian 3:10. Żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Mamy obecnie do czynienia ze stosunkiem krzyża do życia. Bardzo ważne jest dla was i dla mnie, byśmy wiedzieli, jak wygląda ta relacja. Pierwsza lekcja polega na tym, że życie w sensie duchowym może mieć miejsce jako rezultat krzyża Pana Jezusa Chrystusa. Poprzez Jego śmierć i zmartwychwstanie życie wieczne jest dane tym, którzy uwierzyli Bogu. W przyjęciu tego życia może nie być poczucia konfliktu. Powód jest prosty. Jezus stoczył walkę o życie wieczne na krzyżu. A my otrzymujemy ten dar przez wiarę w to, co On uczynił. On stoczył walkę i zwyciężył. Jest to jeden aspekt krzyża i zagadnienia życia. Ale jest też inna strona. Krzyż Pana Jezusa Chrystusa dał nam życie bardziej obfite. Chrystus powiedział to w Ewangelii Jana 10:10. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Na krzyżu On rozprawił się z naszymi grzechami. Na podstawie tego, że On rozprawił się z nimi i na podstawie naszej wiary w Jego dzieło zadośćuczynienia za nasze grzechy, otrzymujemy za darmo od Boga życie wieczne. On również zajmuje się nami. Jest to to coś, co musi w nas stawać się coraz lepsze. Kiedy działa w nas moc krzyża, wtedy to życie może być widoczne w nas bardziej i pełniej. Nasze ja, które jest naszym sposobem życia, to nasze życie cielesne, które jest wrogiem życia wiecznego. To, co zostało wykonane dla nas, musi
być również wykonane w nas. Kiedy tak się stanie, wtedy to życie staje się coraz bardziej naszą wspaniałą własnością. Musimy uświadomić sobie jedną rzecz, że istnieje pewien duchowy nieład, który nie jest zgodny z Bożym planem i nie jest według Jego myśli. Ten nieład jest niezgodny z Bożą intencją i dlatego Bóg nie jest z tym w jakikolwiek sposób związany. Z drugiej strony istnieje związek szatana i śmierci z takim stanem. Nie jest to rzecz przemijająca, ale w zamieszaniu, chaosie i nieładzie istnieją pewne aktywne elementy. Tam działają pewne siły. Te siły nie są siłami życia. Działa tam śmierć i związany jest z tym szatan. Taki stan rzeczy musi być osądzony i musi być usunięty sprzed oblicza Boga. Musi to się znaleźć w miejscu, gdzie jest to potępione i gdzie żadna część z tego nie będzie uznana jako akceptowana przez Boga. To jest konieczne, jako warunek wstępny do wszystkiego, co Bóg czyni według nowego porządku. Bóg więc zajął się sprawą upadłego stworzenia w krzyżu Chrystusa. Po drugie, musi nastąpić potencjalne zniszczenie mocy śmierci i szatana w naszym życiu. Zobaczmy, jak to działa. Stan rzeczywisty i potencjalny. Bóg uczynił to stanem rzeczywistym w osobie Pana Jezusa Chrystusa. On zniszczył tego, który miał władzę śmierci, to jest diabła. Słowo zniszczył w tłumaczeniu oznacza doprowadzić do nicości. To nie oznacza tego, co niektórzy ludzie próbują mi zasugerować. Czasami możemy myśleć o tym słowie jako o zakończeniu istnienia, ale słowo to znaczy coś innego. Doprowadzenie do nicości oznacza według Bożej intencji pozbawienie mocy. Więc z punktu widzenia Jezusa, szatan jest bezsilny. On nie może dotknąć Jezusa osobiście. Może jedynie dotykać Jezusa poprzez członki Jego ciała. Szatan nie ma już żadnej mocy, by dotykać Jezusa śmiercią lub inną bronią. Poprzez śmierć Jezus zniszczył tego, który miał władzę nad śmiercią. To właśnie dokonało się w Chrystusie. Użyliśmy też innego słowa, stan potencjalny. Potencjalne zniszczenie szatana zostało dokonane za świętych, czyli za ciebie i za mnie. Jest to coś pewnego, coś w co możemy wierzyć i poznawać to w sposób progresywny. Jeżeli chodzi o was i o mnie, nie jest to rzeczywistym faktem, że szatan jest zniszczony. Jest to jednak dla nas zapewnione potencjalnie w Chrystusie. W Chrystusie widzimy zniszczenie szatana i śmierci jako fakt dokonany w świętych przez Jego moc. Po trzecie, ważne jest, byśmy byli żywym przykładem Bożego porządku, w którym nie ma śmierci, a jest natomiast zwycięstwo nad szatanem jako dowód, że wierzący mogą to osiągnąć. To jest konieczność, a wykonało się to w Panu Jezusie Chrystusie. W Nim mamy wzór, przykład i Bóg chce według tego wzoru dokonać dzieła. Upodobnienie się do Chrystusa oznacza upodobnienie do Bożego porządku reprezentowanego w Chrystusie. Chrystus jest podsumowaniem i pełnią Bożego porządku. Tak często lud Boży tego nie dostrzega. Najpierw musimy uznać, że przede wszystkim jest On boską osobą, ale też jest sam w sobie podsumowaniem Bożego, niebiańskiego porządku. Jeśli dawny przybytek lub świątynia są obrazem tamtego porządku, oba były też typem Chrystusa jako porządku. Chrystus jest kapłanem, Chrystus jest ołtarzem i ofiarą, Chrystus jest szatą, złotem i doskonałym człowieczeństwem. Chrystus jest wszystkim. I Chrystus jest porządkiem Bożym. Chrystus jest wzorem, przykładem wszystkiego,
Niech wszystko będzie czynione godnie i w porządku, mówi apostoł Paweł. Kiedy wchodzimy w Chrystusa, wchodzimy na nasze miejsce w Bożym porządku i to wymaga, byśmy mieli właściwe relacje jedni z drugimi. W Chrystusie jest wyznaczenie, funkcjonowanie i zależność wszystkiego. Jest to wspaniały, boski system, którym jest On sam. Kiedy coś, co nie należy do Bożego porządku, nie jest przestrzegane, dajemy wówczas przystęp szatanowi śmierci. Łatwo jest śmierci zawładnąć Kościołem tam, gdzie wśród ludu Bożego jest nieporządek. Jeśli zbór w Koryncie jest przykładem słabego świadectwa, a rzeczywiście tak jest, to nie trudno znaleźć tam powód. Chodziło o nieporozumienia i bałagan pomiędzy wierzącymi. Tak więc Bóg musi mieć przedstawicieli swojego porządku i do takiego porządku muszą się upodabniać wierzący. Po czwarte, konieczna jest jedność z Nim jako fundamentem życia oraz trwanie w Duchu Świętym. O, jak bardzo potrzebujemy tego słuchać na nowo i na nowo. Błogosławionego Ducha Świętego uczyniliśmy wśród nas swego rodzaju opcją, sprawą nieobowiązującą. Jeśli zjednoczenie z Nim jest podstawą, to nasze życie musi być pełnym wyrażeniem życia w Duchu Świętym. W takim życiu Duch Święty ustanawia Boży porządek, który jest odpowiedzią na ten inny porządek śmierci, którym włada szatan. Życie w pierwszym stanie jest życiem w śmierci, pod panowaniem szatana. Jest to życie w nieporządku. Ludzie coś robią, są aktywni, ale nie ma tam Boga. Mogą być nawet religijnie aktywni, ale w tym nie ma Boga. Bóg ustanowił swój nowy porządek, który jest całkowicie pod mocą Ducha Świętego. To znaczy, że wszystko musi być poddane Duchowi Świętemu. Jeśli działamy, myślimy lub funkcjonujemy gdziekolwiek w naszym życiu bez całkowitego poddania się Duchowi Świętemu, najprawdopodobniej będziemy funkcjonować poza sferą Bożą i sprowadzimy tylko śmierć. Możemy mieć dobre intencje, nasze motywacje mogą być właściwe, ale ludzie czynią wiele rzeczy dla Pana, które nie są czynione w Duchu Świętym. Końcowym efektem takich działań jest śmierć. Pan jest hojny, łaskawy i bardzo cierpliwy, ale pomimo to nie może zaakceptować czegoś, co nie jest z Ducha Świętego. W którymś momencie to wszystko się załamie. Załamią się też ci, którzy tak postępują i stwierdzą, że duży procent tego, co czynili, nie został im zaliczony. Dlatego krzyż jest pełną odpowiedzią. Wszystko jest zawarte w krzyżu. Krzyż świadczy, że taki porządek, choćby był to porządek religijny, ale według którego postępuje człowiek cielesny, musi być całkowicie odrzucony. W krzyżu Jezusa Chrystusa Bóg powiedział: Ty w swoim cielesnym stanie nie możesz mi służyć. Nie możesz wydawać żadnego owocu dla mojej chwały. Do Boga może dotrzeć jedynie to, co pochodzi od Ducha Świętego. To osądza i oddziela wszystko. Na przykład mówimy, czy to było powiedziane w Duchu Świętym? Nie wystarczy samych siebie zapytać, czy ja dobrze chciałem, albo czy miałem zamiar zrobić to dla Pana. Ale należy zapytać, czy to, co zrobiłem, powiedziałem, było z Ducha Świętego? Czy tę decyzję podjąłem w Duchu Świętym? Czy też podjąłem ją na podstawie swojego zdania, po rozważeniu wszystkich za i przeciw, i dlatego podjąłem decyzję, że tak będzie najlepiej? We wszystkim jest to sprawa życia w Duchu. Niektórzy powiedzą, że jest to trudna droga. Dlatego zanim coś powiemy, musimy zapytać siebie, czy jest to z Ducha Świętego. Uważam, że nie musimy za każdym razem pytać się o to, ale potrzebujemy zadbać,
żeby nasze codzienne życie było całkowicie poddane Duchowi Świętemu. Jeśli powoli i pewnie dojdziemy do miejsca, gdzie odczujemy coś szczególnego w naszych sercach, co rządzi naszymi impulsami, naszym życiem, to będzie to. Nasze życie musi być oddane pod całkowitą Jego kontrolę. W rezultacie tego Duch Święty będzie prowadził nas z powrotem pod krzyż. Krzyż stoi na wieki jako wyrok dla cielesnego człowieka. Krzyż jest końcem życia zmartwychwstałego, a nie tylko jego początkiem. W Filipian 3:10 Paweł mówi, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Dlaczego Paweł na końcu Filipian 3:10 stawia śmierć? To nie pomyłka. Jest to porządek Ducha Świętego. Moc Jego zmartwychwstania świadczy, że najpierw była śmierć, a życie zmartwychwstałe ponownie prowadzi do krzyża. Właściwością życia jest panowanie nad tym, co należy do śmierci. To moc zmartwychwstania prowadzi nas z powrotem do miejsca, gdzie śmierć jest nieustannie pokonywana. Tym miejscem jest krzyż Chrystusa, gdzie wszystko, co cielesne, jest odrzucane i usuwane progresywnie. Upodobnianie się do Jego śmierci oznacza progresywne odsuwanie od postawy śmierci. Co daje nam siłę do przetrwania, kiedy krzyż staje się bardziej realny w naszych przeżyciach? Bez obecności Jego zmartwychwstania w nas nie moglibyśmy przetrwać. Dlatego Paweł mówi, by poznać Go w mocy Jego zmartwychwstania, to znaczy upodobnić się do Niego w Jego śmierci bez jakiegokolwiek zniszczenia. Duch Święty zawsze działa w powiązaniu z krzyżem, by moc Jego zmartwychwstania mogła być wzrastająco manifestowana w Tobie i we mnie. To jest podstawa całego zagadnienia życia. Fundamentem naszego zwycięskiego życia jest to dzieło krzyża, które odrzuca wszystko, co jest cielesne. Ze wszystkich rzeczy nieprzyjaciel najbardziej nienawidzi krzyża. Musimy uwolnić nasze umysły od wszelkich fałszywych pojęć o krzyżu. Ta śmierć nas nie niszczy, ale przygotowuje drogę do pełni życia. Jego życia. Ten krzyż rządzi, by On mógł przyjść. To nam przypomina, abyśmy cały czas wszelkimi sposobami wracali do krzyża. Krzyż jest czymś najważniejszym dla życia, ponieważ tam Pan Jezus pokonał śmierć i przyniósł życie swoim świętym. Chodzi więc o życie. Bez takiego życia nie mamy prawa nazywać się Jego Kościołem.